wczoraj między godziną 1:10 wyszedłem na własną posesję popatrzeć, bo tak nie mogłem spać. Nie wiem, coś jakieś takie nerwy miałem. Ale tutaj na wiosce się nic nie działo. Jakaś godzina była, po 20 minutach usłyszałem jakieś trzaski. Ale byłem już wtedy w sypialni i wyjrzałem przez okno, patrzę, a tu na pałac, cały pałac płonie, czyli cały dach. Po 20 minutach już dachu nie było. W ciągu 20 minut spłonął. Historia karczniczki. Czy są jakieś możliwości zareagowania z Pana strony na to, jak postępował właściciel? No bo po prostu zniszczył obiekt, a teraz... W tej chwili jest sytuacja taka, że jest wszczęte postępowanie przez policję, która musi odszukać kogoś, kto to podpalił. Czy to było celowe, czy nie. Kto to zrobił? No dobrze, proszę Pana, ale jeżeli było tylu właścicieli i obiekt przez ten czas zamiast zyskiwać cały czas tracił, to czy nie poczuwa się Pan do winy w jakiś sposób? Nie poczuwam się do winy. Ale tutaj ludzie opowiadali mi, że w ciągu 27 lat to na przykład wyciągnięto całą instalację wewnętrzną, po prostu wywożono z tego pałacu różne rzeczy. Ludzie to, 27 lat temu chyba, mieli tutaj wesela. To chyba się komuś coś pomyliło. To teraz pójdzie do rozbiórki pewnie, tak? No właśnie, to jest najgorsze, to jest cała tragedia w tej kategorii. Zobaczymy, co orzeknie inspektor na temat stanu technicznego, bo rozbiórka o tym obiekcie to tylko może orzec, może wydać, znaczy decyzję o rozbiórce obiektu może być tylko wtedy podjęte, kiedy obiekt będzie skreślony z rejestru zabytków.